Witaj na kanale Jama Gracza. Zapraszam do przesłuchania tekstu dotyczącego świata Warhammer Fantasy. Dziś przeniesiemy się do krainy rycerzy i najprzedniejszego wina, gdzie honor i lojalność to podstawa istnienia każdego człowieka. No, prawie każdego. Życzę miłego słuchania. Witajcie w Bretonii, ojczyźnie dzielnych rycerzy, wiernych obrońców Pani Jeziora. To kraina, w której wciąż obowiązują zasady kodeksu honorowego, a niezłomna odwaga jest tarczą przeciw licznym niebezpieczeństwom. Podróżni przybywający z krótką wizytą do Bretonii zastają piękny kraj o żyznej ziemi, zapierających dech w piersiach widokach gór oraz spokojnych rzek, łagodnie wijących się wokół zalesionych wzgórz. Władają nimi szlachetni i dworscy rycerze, adorujący piękne damy dworu i opiekujący się chłopami, którzy z radością uprawiają ziemię dla swych sprawiedliwych władców. Kuchnia bretońska słynie w całym Starym Świecie, podobnie jak doskonałe i liczne gatunki wina. Tak wygląda Bretonia na pierwszy rzut oka i wiele jest prawdy w tym obrazie. Jednak pod idylliczną fasadą kryje się ponura rzeczywistość. W lasach czają się zbóje i groźne stwory. Góry zaś to schronienie dla banitów oraz siedziba orczych klanów. Chłopi często cierpią głód, wyzyskiwani przez chciwych rycerzy, którzy rządzą władzy, brutalność i tchórzostwo kryją pod maską dworskiej ogłady i turniejowej odwagi. Nawet bretońska kuchnia potwierdza dwoistą naturę tej krainy, ostrymi przyprawami maskując mdlący smak nadgniłego mięsa. Wino równie dobrze może pobudzić zmysły, jak i ich pozbawić, zdając pijanego nieszczęśnika na łaskę i niełaskę złodziei lub morderców. Złośliwi twierdzą, że pod złudną maską piękna Bretonia kryje moralną zgniliznę. Życzliwi wskazują na pogłębiającą się przepaść między bogatym rycerstwem i biednym chłopstwem. Tak czy inaczej, można powiedzieć, że Bretonia to przede wszystkim kraj kontrastów. Podróż po Bretonii, może za wyjątkiem przeklętego księstwa Mosilon, to urzekająca wyprawa, jakże odmienna od wędrówki wśród mrocznych lasów i niebosiężnych gór Imperium. Nie oznacza to jednak, że to spokojna kraina. Wręcz przeciwnie. Pozornie piękny kraj może skrywać śmiertelne zagrożenie dla wędrowca. Można wyróżnić 6 podstawowych typów ukształtowania terenów Bretonii. Ziemie uprawne, pastwiska, lasy, góry, wybrzeże oraz tereny nadrzeczne. Najczęściej uprawianym w Bretonii zbożem jest pszenica, choć sadzi się także jęczmień, owies i rozmaite warzywa. Pola są duże i dzielone miedzami na pasy. Każdego z nich dogląda pojedyncza rodzina chłopska. Różne gatunki roślin oraz niekiedy odmienne sposoby uprawy sprawiają, że krajobraz bretońskich pól przypomina pasiasty wzór tkaniny. Na wzgórzach, gdzie ukształtowanie terenu nie pozwala na uprawianie zbóż, sadzi się drzewka owocowe lub krzewy winorośli. W sadach wypasa się także owce, choć większość zwierząt hodowana jest w pobliżu górskich pastwisk i łąk. Uprawa ziemi to ciężka praca. Chłopi poświęcają jej niemal cały swój czas. Przy pięknej pogodzie, odziani w białe sukmany i pochyleni nad gruntem wieśniacy stanowią sielski widok, który ładnie komponuje się z zielonymi i złocistymi polami. Jednak mało kto zauważa trud chłopów, gdy kuląc się przed porywczym wiatrem i siekącym deszczem, w pocie czoła i po kolana w błocie wychodzą na pole, by orać, siać i pielić. Ziemie uprawne zajmują większość dolin i równin Bretonii, natomiast wzgórza są głównym obszarem hodowli zwierząt. Widok zielonych pastwisk
usianych białymi kropkami stad owiec lub łaciatych krów, to często spotykany krajobraz, szczególnie w pobliżu gór. Zwierząt pilnują pasterze, czasem przy pomocy psów. Na południu kraju, gdzie hierarchia społeczna jest nieco mniej sztywna, wypasem owiec zajmują się także kobiety. Natomiast w północnych księstwach nawet samotnie wędrujące niewiasty to bardzo rzadki widok. Jednym z powodów takiego zwyczaju jest zagrożenie dla stad hodowlanych ze strony wilków, a także goblinów, orków i zwierzoludzi. Wypasanie owiec i bydła nie jest tak łatwe i spokojne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wymaga odwagi oraz wykształcenia w obchodzeniu się z bronią. Pasterki z południa cieszą się opinią dzikich i twardych wojowniczek. Rzadko trafiają się śmiałkowie, którzy zechcą wziąć którąś z nich za żonę. Ale większości pasterek i tak nie zależy na znalezieniu męża. Popularną bronią pasterzy jest bretoński bosak, czyli włócznia z hakiem na końcu drzewca, którą potrafią się posługiwać z zabójczą skutecznością. Obrzeża bretońskich lasów wykorzystywane są na wielką skalę przez okoliczną ludność. Ściółka służy do wypasania świń, natomiast same drzewa jako budulec. Bywają one też przycinane, co powoduje, że gałęzie są długie i cienkie, przydatne jako opał lub do krycia strzech. Przycinanie polega na regularnym obcinaniu gałęzi na całej długości pnia lub tylko w pobliżu korony. Jest to technika zwana ogławianiem. Najczęściej stosowana jest właśnie ta druga metoda, gdyż dzięki niej świnie i owce nie podgryzają młodych pędów. Sprawia to również, że obrzeża lasów są pozbawione poszycia, gdyż gęste listowie nie przepuszcza zbyt wiele promieni słońca. W głębi gęstych bretońskich puszcz panuje taki sam półmrok, jak w większości lasów Imperium. Na obrzeżach swoje kryjówki mają bandyci i zbóje, którzy wbrew własnej woli stają się pierwszą linią obrony pobliskich osad, powstrzymując groźne zwierzęta i potwory przed zapuszczaniem się na tereny zamieszkałe. W bretońskich lasach nie ma zbyt wielu osad, ani ludzkich, ani elfich. Puszcze stają się więc schronieniem dla zwierzoludzi i wyznawców mrocznych potęg. Krążą legendy, iż w głębi lasu istnieją wielkie miasta zwierzoludzi i choć są to powszechnie wyśmiewane pogłoski, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście są nieprawdą. Niewiele osób zawędrowało tak głęboko pod mroczną kopułę bretońskich puszcz. Otaczające krainę góry oraz masyw orków w samym jej środku przedstawiają malowniczy widok. W słoneczne dni ośnieżone szczyty lśnią oślepiającą bielą. Strzeliste turnie górują nad zalesionymi dolinami, a grzmot wodospadów odbija się echem od stromych ścian górskich kotlin. Liczne na pogórzu wioski hodowców i osady górników wyróżniają się charakterystycznymi, spadzistymi dachami domostw, które ułatwiają ich oczyszczanie ze zwałów śniegu. Niekiedy opady są tak intensywne, że niektóre osady zostają odcięte od reszty kraju nawet na kilka miesięcy. Położone na uboczu samotne wioski zimą zdane są wyłącznie na siebie, wykształciły własne prawa i zwyczaje, czasem nawet ocierając się o kult mrocznych potęg. Wyżej położone tereny zagarnęły plemiona orków i goblinów, które często napadają na pobliskie osady ludzi. Wiosną, gdy topniejące śniegi na nowo otwierają górskie szlaki, łowcy i zwiadowcy znajdują przynajmniej jedną wioskę całkowicie zniszczoną i spaloną przez zielonoskórych. Jednak od wielu lat orki nie zapuszczają się poza granice pogórza, a wśród okolicznych władców panuje powszechne przekonanie, iż zielonoskórzy zbierają siły do zmasowanego ataku na poniżej położone tereny. Wybrzeże Bretonii jest zróżnicowane. Znaczą je zarówno wysokie klify podmywane przez silne fale Morza Szponów,
jak też rozległe, złociste plaże na wybrzeżu Wielkiego Oceanu. W pobliżu ujść wielkich rzek, gdzie teren jest bardziej płaski, a ziemia żyźniejsza, buduje się porty. Najchętniej w sąsiedztwie lasów, które dostarczają stoczniom budulce na śmigłe bretońskie okręty i statki. Wzdłuż wybrzeża, w niewielkiej odległości od brzegu, ciągną się łańcuchy wysepek. Na niektórych powstają wioski rybackie, a nawet niewielkie miasteczka portowe. Dary morza to podstawowe źródło utrzymania ludności na wybrzeżach. A obfitość ławic powoduje, że wioski powstają nawet na wysokich i stromych klifach. Nachylenie terenu jest tam tak znaczne, że funkcję ulic pełnią schody, a czasem nawet drabiny. Wody Bretonii trudno jednak nazwać spokojnymi, a nawigacja wśród licznych płycizn, podwodnych skał i jeszcze liczniejszych wysepek jest znacznie utrudniona. Prądy i wiatry mogą się zmienić z godziny na godzinę, a pływy są niezwykle gwałtowne i nieregularne. W bardziej niegościnnych rejonach wybrzeża, w podwodnych jaskiniach lub jamach wydrążonych w klifach, żyją morskie potwory i drapieżniki. Nic więc dziwnego, że bretońskie wybrzeże i liczne zatoki usiane są setkami wraków. Sytuację pogarsza dodatkowo obecność piratów i korsarzy. Zdarza się, że tym procederem trudni się większość mieszkańców nadmorskich wiosek, którzy nęcą statki obietnicą bezpiecznego schronienia przed nadciągającym sztormem, a potem mordują całą załogę i dzielą się łupem. Linia brzegowa, mimo całej jej malowniczości, nie pozwala na kotwiczenie niemal nigdzie poza większymi portami, a tam trzeba się liczyć z wysokimi opłatami i podatkami. W efekcie wybrzeże Bretonii stanowi raj dla przemytników, którzy korzystają z niewielkich zatoczek i znanych tylko sobie portów rybackich. Towary przewożone są w małych łódkach do pośredników, którzy zajmują się dalszym transportem do miast i wiosek. Rzeki. Sannes to najbardziej wartka z wszystkich rzek Bretonii. Niemal na całej długości jest wąska i głęboka, a jej wody słyną z przejrzystości i czystości, mimo iż płyną przez stolicę kraju, Couron. Na odcinku między tym miastem a wielkim portem Longueuil rzeka staje się głównym szlakiem handlowym w obu księstwach. Wartki Nurt utrudnia transport towarów do stolicy, a określenie na podróż w górę rzeki na stałe weszło do języka przewoźników i kupców w regionie jako synonim trudnego zadania. Powiedzenie płyniesz w górę rzeki oznacza utrudniasz sobie życie. Bystry nurt rzeki Sannes sprawia problemy nawet doświadczonym flisakom, a pływanie w tej wodzie jest wyjątkowo trudne. Korzystają z tego drapieżne ryby i wodne stwory, które nauczyły się polować na próbujące się utrzymać na powierzchni niemal bezbronne osoby. W wielu miejscach wpadnięcie do wody oznacza pewną i rychłą śmierć. Z drugiej strony mięsożerne ryby są wyjątkowo smaczne, a niektórzy starsi rybacy urządzają pokazy ich łapania, zanurzając rękę w wodzie i próbując złapać rybę, która stara się ugryźć rękę i wciągnąć ofiarę pod powierzchnią. Niedoścignionym mistrzem w tej szalonej technice rybołówstwa jest dwupalcy gotryk, zwany wcześniej jako trójpalcy gotryk. Najdłuższą z rzek Bretonii jest Gris-Merie, szeroka i powolna niemal na całej długości. Swój początek bierze w Górach Szarych, w pobliżu Carrac-Norne. Potem wartko przecina Atel-Loren i Paravent, ale już na terenach księstwa Montfort zwalnia bieg i leniwie rozlewa się w dolinie między masywem Orków i Górami Szarymi. Stanowi główny rzeczny szlak handlowy Bretonii, a nadbrzeżne tawerny słyną w całej krainie, rywalizując między sobą o miano najlepszego zajazdu. Wydaje się, że najbardziej znanym lokalem jest położona w pobliżu Montfort pręgowana ryba,
słynąca ze specjalności szefa kuchni, czyli smażonej troci oraz zapierającego dech w piersiach widoku na górskie szczyty, jaki rozciąga się z sali jadalnej. Doskonałą jakość potraw zachwalał sam książę Montfort i krążą plotki, że tawernę ma zamiar odwiedzić osobiście król Bretonii. Największe problemy podczas podróży po Grismerie sprawia jej dolny odcinek, wijący się wśród bagien i trzęsawisk przeklętego Mossillon. Leniwy mulisty nurt skrywa drapieżniki i niebezpieczne wodne stwory, między innymi rzeczne trole i topielce. Przewoźnicy dokładają więc starań, aby dotrzeć przed zmrokiem do jednej z tawern, silnie strzeżonych i ufortyfikowanych. Co charakterystyczne, zajazdy te są lepiej umocnione od strony rzeki niż od lądu. Rzeka Gilou, wpadająca do oceanu w pobliżu Bordeaux, słynie jako miejsce pierwszej wielkiej bitwy Gillesa Zjednoczyciela. Zresztą właśnie od jego imienia wzięła swoją nazwę, podobnie jak Gillici, rybacy i flisacy, którzy całe życie spędzają na łodziach i nigdy nie schodzą na ląd. Ich pomalowane w jaskrawe kolory łodzie pływają po całej rzece, a Gillici kontrolują niemal cały handel i transport w regionie. Rzeka ma swoje źródło w masywie Orków. Zasilana jest przez dopływ z Lasu Klęski, w większości wyznaczając jego granice. W efekcie jest to bardzo niebezpieczny szlak, nękany przez zielonoskórych i zwierzoludzi z lasu. Jedynie Gillici potrafią skutecznie radzić sobie z ich atakami, co prowadzi do wysuwania przez pozostałych flisaków oskarżeń, iż z pewnością tamci są w zmowie z potworami. Południe kraju to do rzeczy Brienne, uznawanej za rzekę świętą, gdyż jej źródła piją w lesie Loren. Woda ma charakterystyczny błękitny odcień, a niezwykła przejrzystość i czystość sprawiają, że jest zdatna do picia w całej długości rzeki, nawet po minięciu miasta Brienne. Większość Bretończyków przypisuje to magicznej mocy czarnoksięskiej z Loren. Ruch na rzece nie jest tak duży, jak można by się spodziewać. Powodem są przypadki zaginięć płynących nią łodzi. Barki, pasażerowie, dobytek, wszystko przepada bez wieści i w tajemniczych okolicznościach. Zdarza się to stosunkowo sporadycznie, mniej więcej raz w miesiącu, ale dla przesądnych flisaków to i tak zbyt często, by mogło być dziełem przypadku. Jak dotąd nie wyjaśniono tajemnic zagadkowych zaginięć. Bretończycy. W odróżnieniu od imperium, społeczeństwo Bretonii składa się niemal wyłącznie z ludzi. Nieliczne niziołki to przybysze z imperium. Co prawda w miastach można spotkać krasnoludzkich kupców, zwykle przybyłych z górskich osad i kopalni, a w Longil mają własną dzielnicę morskie elfy. Ale w większości księstw, nie ludzie, to rzadkość. Przy zachowaniu wszelkich różnic pomiędzy mieszkańcami poszczególnych prowincji, Bretończycy wyróżniają się postawą, która jest uznawana za ich cechę narodową. Żyją chwilą i są z tego dumni. Nie znaczy to jednak, że wszyscy Bretończycy są zapamiętałymi utracjuszami, którzy bez końca oddają się przyjemnościom, choć niektórzy arystokraci doskonale pasują do tego wizerunku. Oznacza to raczej, że dla przeciętnego Bretończyka liczy się to, co robi w danej chwili, a nie rozpamiętywanie przeszłości lub martwienie się o to, co przyniesie przyszłość. Trzeba wykorzystać łaskę bogów i możliwie najlepiej przeżyć każdy dzień. Rzemieślnik może poświęcić cały czas na udoskonalanie swoich dzieł. Rycerz nieustannie stara się, by każda czynność, słowo i gest potwierdzały jego prawość i nie okryły go hańbą. Chłop skupia się na uprawie poletka, by mieć z czego przeżyć następny dzień. Nie ma czasu na zastanawianie się, co przyniesie przyszłość.
W efekcie Bretończycy wykazują fatalistyczną postawę wobec konsekwencji własnych czynów. Nie narzekają na ciężki żywot, nie tracą też sił ani czasu na jałowe rozważania. Co się stało, to się nie odstanie i trzeba będzie sobie z tym poradzić, próbując możliwie jak najlepiej wykorzystać daną sytuację. Jednak gromadzenie zapasów i zabezpieczanie się na przyszłość spotyka się z powszechnym potępieniem. Nie wiadomo, co przyniesie następny dzień, więc po co odmawiać sobie przyjemności już dzisiaj? Przygotowywać się na ciężkie czasy, które mogą w ogóle nie nadejść? W oczach Bretończyków to oznaka tchórzostwa. Nie oznacza to bynajmniej, że Bretończycy są nierozważni lub szaleni. Wiadomo, że na zimę należy przygotować zapasy żywności, ale z drugiej strony, po wyśmienitej uczcie w dniu świątecznym często następuje kilka oszczędnych dni, gdyż wyczerpały się zapasy jadła. Sytuacja odwrotna rzadko ma miejsce, ponieważ przeciętny Bretończyk nie widzi powodu, dla którego miałby odmawiać sobie przyjemności przed świętem, a także w jego trakcie. A nad tym, co dalej, będzie zastanawiał się później. Można powiedzieć, że regułą w społeczeństwie bretońskim jest niechęć do patrzenia w przyszłość, a dotyczy ona wielu aspektów życia. Budynki wznoszone są szybko i mają przede wszystkim spełniać bieżące funkcje, a nie służyć następnym pokoleniom. Wszelkie reformy społeczne spotykają się z oporem ludności, gdyż ich dobroczynne efekty nastąpią dopiero w przyszłości, o ile w ogóle. A tymczasem trzeba będzie zacisnąć pasa. Typowy Bretończyk wolałby raczej dać jałmużnę żebrakowi, niż poświęcić tyle samo pieniędzy na działania w celu poprawy sytuacji najuboższych. Tego rodzaju postawa odbierana jest przez inne narody jako zacofanie. W imperium powszechne są działa i rusznice, podczas gdy armia bretońska nadal w dużej mierze opiera się na ciężkiej kawalerii oraz wykorzystaniu katapult i trebuszy. Podczas gdy w imperium prężnie rozwija się przemysł drukarski, w Bretonii większość książek wciąż pisana jest ręcznie. Z drugiej strony, nie można zaprzeczyć, że wyroby tutejszych rzemieślników przewyższają jakością produkty z innych krajów, gdyż nie są wykonywane z myślą o jak największym zarobku, ale przede wszystkim mają stanowić rękodzieło. W rezultacie praca trwa dłużej, lecz efekt zwykle przechodzi najśmielsze oczekiwania nabywcy. Dodatkowo brak obsesyjnego nastawienia na zbijanie majątku staje się bodźcem do podejmowania podróży i szukania przygód. Wyjątek od tej reguły stanowią przedstawiciele warstwy kupieckiej. Można nawet powiedzieć, że ludzie, którzy z natury są zapobiegliwi i oszczędni, prędzej czy później zaczynają zajmować się handlem. Gdy zorientują się, że posiadają względne nadwyżki w porównaniu do zapasów, jakimi dysponują sąsiedzi. W efekcie kupcy traktowani są w Bretonii z pewnym lekceważeniem, choć bez wątpienia to dość zamożni obywatele. Język bretoński. Język bretoński, choć podobny do staroświatowego, co sugeruje wspólne, aczkolwiek odległe pochodzenie, różni się od niego w wielu aspektach. Niewątpliwie w obu językach występuje wiele wzajemnych zapożyczeń, lecz bretoński pozostaje dialektem trudniejszym do opanowania. Wymaga znajomości niuansów i czasami bardzo istotnych różnic w akcencie lub w intonacji, które mogą całkowicie zmienić sam sens zdania. Powoduje to częste spięcia między Bretończykami a cudzoziemcami, zwłaszcza kupcami z imperium, posługującymi się prostacką mową. Często właśnie sposób mówienia staje się przyczyną niewybrednych żartów pod adresem przybyszów z innych krain. Oba języki są na tyle zbliżone, iż możliwa jest uproszczona komunikacja między osobami posługującymi się tylko jednym z nich, choć należy uważać na kilka możliwych pułapek językowych. Na szczególną uwagę zasługują dwie najważniejsze. W języku bretońskim istnieje olbrzymie bogactwo określeń związanych z potrawami i trunkami. Jest ich po prostu znacznie więcej niż w staroświatowym.
niektóre bretońskie potrawy nawet nie mają nazwy w języku imperium. Może to sprawić sporo trudności nie tylko przy ich zamawianiu, ale także w rozpoznaniu, co znajduje się na talerzu. Wielu podróżnych z imperium przyjęło zasadę, że nie zamawiają niczego, czego kucharz lub karczmarz nie potrafi nazwać w staroświatowym. Po drugie, dość powszechną praktyką jest stosowanie czasu przyszłego w odniesieniu do zdarzeń z przeszłości. Jest to forma używana raczej tylko w codziennych rozmowach i głównie wśród niższych klas. Ale zdarza się, że również szlachta posługuje się tą denerwującą i mylącą konstrukcją zdania. Większość uczonych i skrybów jej unika, a stosowanie takiej formy w słowie pisanym jest powszechnie uznawane za przejaw braku wykształcenia. Jednak często można usłyszeć, jak właśnie w taki sposób brytoński karczmarz opisuje zdarzenie z dnia poprzedniego. Tak, panie. Wiem, że czekacie, ale dziewki służebnej mnie nie stało. Wczoraj. Tak, dobrze mówię, będzie to wczoraj. Koń się spłoszył. Łachudra woźnica ściągnie wodze, ale bydle ani mrugnie. Tylko chyżo pobiegnie przez bramę. Ale uważajcie, panie, co się zdarzy. Dziewka wyjdzie chwilę potem z drzwi, a koń wprost na nią. Jej szczęście, że pod kopyta jej nie weźmie. Ręka ani chybi nad szyję się wygnie. Przez miesiąc tacy nie podniesie ani ścierki nie użyje. I co ja mam z nią począć? Oczywiście użycie czasu przyszłego może odnosić się zarówno do przeszłości, jak i przyszłości, z zachowaniem takiej samej składni. Ten dziwny sposób mówienia często wprawia cudzoziemców w ogromne zakłopotanie. Struktura społeczeństwa. Wśród ludności Bretonii można wyróżnić dwie klasy: szlachtę i chłopstwo. Jest to podział uświęcony prawem, które odmiennie traktuje przedstawicieli obu warstw. Pomysł, że wszyscy ludzie są w zasadzie sobie równi, to dla przeciętnego Bretończyka niedorzeczność. Miejsce urodzenia określa przynależność do danej klasy, a wszelka droga awansu społecznego jest praktycznie zamknięta. Za szlachcica uważa się osobę, której wszyscy przodkowie od co najmniej 5 pokoleń należeli do rodów szlacheckich. Imiona i drzewo genealogiczne każdego rodu są zapisywane w kronikach przodków. Aby udowodnić szlacheckie pochodzenie, wystarczy zatem wskazać odpowiednie zapisy w owych kronikach. Natomiast ktokolwiek inny, także bękart szlachcica, należy do plebsu. Ponieważ chłop nie może dziedziczyć ziem, raczej nie zdarzają się mezalianse. Przynajmniej w przypadku szlachty osiadłej, która posiada ziemię i majątki. Istnieją dwa odstępstwa od powyższego podziału. Cudzoziemcy nie są Bretończykami, a więc nie należą ani do chłopstwa, ani do stanu szlacheckiego. Dotyczy to także nie ludzi. Wszyscy przybysze traktowani są z należnym szacunkiem, czyli zależnie od ich wyglądu, zamożności i manier. Drugim wyjątkiem są panny Grala, które pozostają poza ramami sztywnych struktur społecznych i cieszą się powszechnym szacunkiem. Sztywny podział społeczny wywiera wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia w Bretonii. Chłopi służą swemu panu, który w zamian otacza ich opieką i stoi na straży prawa. Struktura feudalna zakłada jednak zależność od seniora, więc dość często zdarza się, że szlachcic ma także zobowiązania wobec własnego władcy. Tego rodzaju powinności uważane są za ważniejsze od zobowiązań wobec poddanych. Pojęcie stanu niższego potwierdza powszechnie wśród brytońskiej szlachty przekonanie o własnej wyższości wobec chłopa. Wyjątki są niezwykle rzadkie. Wielu chłopów postrzega szlachtę jako ludzi lepszych i mądrzejszych, lecz z pewnością nie jest to przekonanie tak powszechne, jak w przypadku wysokiej samooceny szlachty. W wielu księstwach można spotkać chłopów, którzy twierdzą, że szlachta to pijawka na zdrowym ciele ludu tej krainy. Oczywiście po kryjomu.
Szlachcic może zostać pozbawiony tytułu i herbu z rozkazu króla lub czarodziejki. Ta hańba spada również na wszystkich potomków tego rodu. Zatem nie są to przypadki częste. Istnieje także możliwość podniesienia chłopa do stanu wyższego, ale tylko za obopólną zgodą króla i czarodziejki. Teolodzy twierdzą, że pani Jeziora może nobilitować dowolną osobę, jednak jak dotąd nikt nie otrzymał takiego błogosławieństwa bogini. W historii Bretonii odnotowano zaledwie 3 przypadki podniesienia chłopa do godności szlacheckiej. Jednak według prawa i tradycji potomkowie tak wyróżnionego chłopa nie mogą być szlachcicami, ponieważ ich przodkowie do 5 pokoleń wstecz nie wywodzili się ze stanu wyższego. Jeśli nie zostaną więc nagrodzeni szlachectwem z rozkazu króla lub czarodziejki, linia szlachecka wygasa. Tak też stało się w 3 dotychczasowych przypadkach uszlachetnienia chłopa. Wszystkie obecnie istniejące w Bretonii rody szlacheckie potrafią prześledzić swoje pochodzenie wstecz aż do czasów założenia królestwa. Nie zachowały się jednak żadne zapiski sprzed epoki Gilasa Zjednoczyciela. Synowie szlacheckich rodów zgodnie z tradycją powinni wstąpić w szeregi rycerstwa i przeważająca większość tak właśnie czyni. Szlachcianki nie mogą zostać rycerzami, a ich powinnością jest opieka nad rezydencją rycerza oraz oczywiście urodzenie dziedzica. Różnica w traktowaniu mężczyzn i kobiet to kolejny ważny aspekt życia społeczeństwa bretońskiego, choć wynika to raczej z tradycji i obyczajów, a w mniejszym stopniu podyktowane jest nakazami prawa. Mężczyźni powinni w każdej sytuacji okazywać kobiecie uprzejmość. Obraza niewiasty to karygodne naruszenie etykiety, a przestępstwa wobec płci pięknej traktowane są z niemal przesadną surowością. Dobre obyczaje nakazują mężczyźnie wstawać, gdy kobieta wchodzi do pomieszczenia i przepuszczać ją przodem. Jedynie na schodach mężczyzna powinien iść pierwszy, podając damie pomocną dłoń. Kobiety jako pierwsze otrzymują posiłek, a w zajazdach i karczmach zwykle dostają najlepsze pokoje. Oczywiście tego rodzaju kurtuazja dotyczy przedstawicieli tej samej klasy społecznej, przede wszystkim rycerstwa i stanu wyższego. Szlachetnie urodzeni mężczyźni nie muszą okazywać uprzejmości wobec prostych chłopek, choć niektórzy tak czynią, twierdząc, że nic nie usprawiedliwia braku dobrych manier. Jest to traktowane jako przejaw wielkoduszności i prawości charakteru. Oczywiście, dopóki nie przekracza granic dobrego smaku. Mimo całej uprzejmości i szarmanckiego traktowania ze strony mężczyzn, kobiety podlegają tradycyjnym ograniczeniom, których złamanie może oznaczać społeczny ostracyzm. Kobiety nie mogą dziedziczyć majątku, prowadzić działalności zarobkowej, podróżować samotnie lub bez eskorty mężczyzny, a nawet wykonywać niektórych zawodów. Szacunek dla płci pięknej jest więc maską, pod którą kryją się żelazne i uświęcone prawem oraz tradycją rządy mężczyzn. Jedynym wyjątkiem jest kult pani Jeziora oraz szacunek, jakim darzy się panny Grala. Znacząca większość kobiet godzi się na swoją pozycję, uznając wyższe ograniczenia za słuszne i zgodne z nakazami tradycji. Niektóre jednak próbują się buntować wobec rygorów patriarchalnego społeczeństwa, szukając szczęścia w armii lub handlu. Nie jest to łatwe, gdyż jak wspomniano, niektóre zawody są dla nich niedostępne. Jedynym rozwiązaniem jest ucieczka do innych krain lub podszywanie się pod mężczyznę. Trudno oszacować skalę tego procederu, ale przynajmniej raz do roku w jednym z księstw wybucha skandal, gdy na polu bitwy okazuje się, że poległym rycerzem była kobieta. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Oczywiście możesz spodziewać się kontynuacji tematu dotyczącego Bretonii, ale jeśli interesują Cię jakieś inne historie, daj znać w komentarzu. A teraz
Jeżeli podobał Ci się materiał, który przygotowałem, nie krępuj się i zasubskrybuj mój kanał.